Czerwony traktorek. Hej, hej! Gna traktorek wśród pól i łąk, bo traktorek przyjaciół ma w krąg. On wie jak orać i zwozić plony, bo traktorek, hej, hej! Zasieje, zaorze, pociągnie pług jak król wśród polnych dróg. Gna traktorek przez wieś! Na jeżyny. Piękna pogoda. Myślę, że to wymarzony dzień na prace polowe, traktorku. Do tyłu. Jeszcze troszkę. O, o! Stop! Pan Jones obiecał, że pożyczy mi kombajn. To nam bardzo ułatwi pracę. Cześć! Dokąd idziecie? Nazbierać jeżyn, Janku. Czy możemy zerwać trochę jeżyn z twoich krzaków? Oczywiście. Ja nie mam na to czasu. Jadę teraz na bukową farmę, żeby pożyczyć od pana Jonesa kombajn. Och, weźmiesz nas? Myślałem, że wybieracie się na jeżyny. Wolimy pojechać z tobą. Dobrze. Wskakujcie, trzymajcie się mocno. Stoimy. Musicie wypowiedzieć zaklęcie. Ruszaj, traktorku! Drogę! Ale jeszcze nigdy tego nie robiłem. Uwierz mi, to nic trudnego. Naprawdę muszę? Oczywiście. Mój pomocnik jest chory, więc poprowadzisz kolosa, a ja będę jechać kombajnem. Mówię ci, Tomaszu, to łatwe. Tak samo jak prowadzenie rumaka. Ale z rumaka ciągle spadam. No tak, rzeczywiście. O, nie wykręcaj się, jakoś sobie poradzisz. Wskakuj do szoferki, no. Tylko nie miej później pretensji. Daj spokój. A teraz w drogę. Dzień dobry. Już późno, musimy się pośpieszyć, bo żniwa w pełni. O, to szkoda. Miałem nadzieję, że pożyczy mi pan kombajn. Chciałem skosić zboże. Niestety nic z tego. Muszę jechać. Pożyczę ci go jutro. No dobrze, zgoda. Dziękuję, panie Jones. Możesz iść z nami na jeżyny, Janku? O, tak. Chodź z nami. Prosimy cię. Wiecie co? Bardzo chętnie. Świetnie! Chyba nie zamierzacie zrywać jeżyn z moich krzaków, prawda? Nie, ależ skąd? Na gęsiej farmie jest ich mnóstwo. Sam chcę nazrywać jeżyn, żeby upiec pyszne ciasto. Czas na nas. Dobrze, jedźmy zebrać trochę jeżyn. Tak! Naprzód, kolosie! Nieźle mi idzie. O, uwaga, drzewo! Co to za przycisk? Ojejku! Zaczynam się w tym orientować. Dojechaliśmy. Piękne miejsce i piękne jeżyny. Ojej, masz rację, tu jest mnóstwo jeżyn. Nazbieram ich więcej od ciebie. Ja nazbieram najwięcej. Spokojnie, kombajnie, powolutku. Nie za szybko. Tomasz chyba nieźle daje sobie radę. Kolos nigdy mi tego nie wybaczy. Hehe, ale to przyjemne, co? Nie mogę dosięgnąć. A może traktorek mógłby ci trochę pomóc? Chwileczkę.
wskocz na przyczepę i trzymaj się mocno. Dziękuję ci, traktorku. Dziękuję, Janku. Brawo, Tomaszu. Jeszcze będzie z ciebie farmer. Jestem przywiązany do mojego młyna, ale cieszę się, że mogłem pomóc. Teraz zrobimy nawrót. Uważaj przy zawracaniu. Spokojnie, wiem jak to zrobić. O nie, pędź za nią. Nie dogonię jej, mam krótkie nogi. Nie, kolosem, głuptasie. A tak, będzie znacznie szybciej. Ojej, która to była dźwignia? A sam to zrobię. Tabela jest już w połowie drogi do miasta. Mógłbyś wysiąść? Przecież próbuję. A ja próbuję wsiąść. Obiecałeś nie mieć pretensji. Nie mam. Spokojnie. Wysiądź tamtędy, a ja wsiądę tędy. Au, mam ją. Koszyk prawie pełny. A mój koszyk jest pełny. Nie ma już miejsca. Zerwę jeszcze kilka jeżyn. Co za niecodzienny widok. Jaki widok? Tocząca się kula bez kierowcy. Piotrze, to Bela Słony. Jeśli w coś uderzy, będzie nieszczęście. Pojadę za nią. Coś takiego. Bez paniki. Bela Słomy. Ojej. Widziałaś toczącą się słomę? Potoczyła się. O, tam. Spróbuję ją złapać. No to ja wracam. Powodzenia. Proszę na siebie uważać. Nie rozumiem, dlaczego narzekasz. Nie tylko ty czekasz bezczynnie. Zerwaliśmy już wszystkie. Może tam znajdziemy trochę. Kosze są pełne, więc możemy już wracać do domu. Szybko, schowajcie się za traktorkiem. Mało brakowało. Dziękuję, traktorku. Groziło nam niebezpieczeństwo. Jak się czujesz? A skąd się to wzięło? Popatrzcie, wszystkie jeżyny są zgniecione. Dobrze, że to jeżyny, Aniu, a nie my. Traktorek nas uratował. Ach, nic wam się nie stało. Bardzo się martwiłem. Czy to pana? Niestety tak. Mieliśmy mały wypadek. A co z jeżynami? Są zgniecione. A, tak widzę. Wynagrodzę wam to. Jedźcie na bukową farmę i zerwijcie jeżyny z moich krzaków. Dziękujemy panu. Świetnie. Załatwione. A co z traktorkiem? Traktorek nas uratował. W porządku. Może nie jest duży, ale silny jak tur.